Kosiłem wczoraj z głowicą żyłkową i ona kosi bardzo dobrze, ale do cienkiej trawy. Ale kiedy chcemy skosić jakąś trawę dużą, grubą, chwasty, wtedy tylko i wyłącznie tarcza. I tak jak przy składaniu tej kosy mówiłem, że w opakowaniu są dwie takie osłonki. I czego na przykład na pewno w sztilu nie dają takiej drugiej osłonki, tylko trzeba ją oddzielnie dokupić. Chodzi o to, że podczas koszenia tym trójzębem ta osłona na żyłkę przeszkadza. To cały czas wadzi o ziemię, jest z tym niewygodnie. Ja kiedy kosiłem chińską kosą, nie było tam takich rarytasów jak taka druga osłonka, to po prostu zdejmowałem tą osłonkę, kamienie wszystko waliły we mnie. Co jest dosyć niebezpieczne bez tej osłonki. A tutaj dostajemy tą drugą osłonę i wymiana jej to kilka chwil. O, śrubka odkręcona, zdejmujemy to i zakładamy tą do tarcz, czy to takie tarcze z wieloma ostrzami, czy tylko do trójzęba, to o, cyk. Dosłownie chwila roboty. Teraz tylko tutaj jeszcze zakręcamy, tak jak było. Jeszcze sprawdzę. Sprawdzę jeszcze, czy nóż jest dokręcony. Jest ok. Nie trzeba go jakoś tak mocno dokręcać, żeby tam zerwać ten gwint. O, elegancko się kręci. I zobaczcie, że teraz zaraz pójdziemy pokosić jakieś chwasty. Ale teraz już ta dolna osłona nie będzie wadzić o ziemię. Ale możesz podejść. Ta dolna osłona już nie będzie wadzić o ziemię, tak jak przy tej żyłkowej i będzie można bardzo sprawnie ciąć, a dwa, jesteśmy zabezpieczeni, że tam żaden kamień czy coś w nas nie strzeli i idziemy kosić. Takie chwasty można byłoby ściąć żyłką,
ale żyłka by się pewnie rwała, czy tam przytapiała w niektórych miejscach, jakby był kwas za gruby. A takim trójzębem, elegancko, bez żadnych problemów, takie krzaczki skoszone, kosa ma moc i no i to naprawdę udany model. Jak sami widzieliście, kilka razy kosa stanęła, jak wleciała zbyt gęstą trawę, ale to jest trawa i chwasty z nadrzeczki, są bardzo gęste i najlepiej byłoby tutaj jakąś tarczą rozdrabniającą, czy może co mają wiele zębów. W każdym razie, jeśli przyjdzie potrzeba kosić chwasty, tą kosą z trójzębem też skosicie. Dobra.